No cześć, witam wszystkich. 23 czerwca, 22:12, witam wszystkich na YouTubie, bo na Twitchu już się witałem. Dobra. Pierwsza mapa, mikroturniej, a potem jedziemy standard ladder, bo trzeba ćwiczyć, trzeba trenować, trzeba miażdżyć, no i jeszcze czasami przegrywać. Czasem trzeba ten stream trochę odświeżać, bo musicie czasem połączyć z lepszym serwerem. Czasem pomagało na przykład dopisać w linku przed jeszcze nawet Twitch day. I wtedy się tam łączyliśmy chyba przez ten niemiecki jakiś i lepiej to działało. O, co tu się dzieje? Nie, dobra, nie ma lagów. No kurczę, mamy 6 osób, które wzięły losową rasę i jednego protosta i Terrana. Oj, jakieś langi. Adrianator. No to będzie się źle mikrowało. A to jest mój przeciwnik dodatko w pierwszej rundzie. Jak się nazywa ta piosenka, co puszczałem 3 minuty temu? No faktycznie trochę laguje. No na lagu będzie ciężko mikrować faktycznie. No, ale przynajmniej na YouTube się dobrze nagrywa. Dobra, już chyba jest okej. No nie, fajnie, że trochę laguje. Roaches. Oho. No łatwo to tu nie będzie. A on nie używa w ogóle force fieldu. Jak to nie ma blinka? Jest blink. Nie za dobrze pamiętam. Znaczy się piosenka. Która to była piosenka? Ale ta ostatnia, jaką teraz puszczałem, czy przed nią jeszcze jedna? Nie jest tak łatwo trafić, bo ja je puszczam bez jakiejś kolejności z góry ustalonej. No, te Voidreye są potężne. Veki podsłuchuje, co mówię na streamie. Nie miałeś blinka? Mi się wydawało, że w tym był blink. No ale force fielder trzeba używać. O właśnie, tutaj. A faktycznie, on nie ma blinka. No to może. Może i tak jest. No tutaj jakiś, widzę, zawodnik nieco lepszy. Jest miazga. No niestety, force fieldy wygrały. O, dzisiaj jeszcze jakiś mecz jest. No zresztą, no jak jest mundial, to w sumie codziennie są mecze. Miało być tak. Co to jest? To jest... A nie, to jest to samo na to samo. No to takie mikro jest trochę średnie. Antymikro.
dwa czołówcze. Ej, ale ta Sandir w ogóle nie walczy. Znowu połowa armii tak nie walczyła w ogóle, więc przegra to. Na pewno. O, jakieś mikro z zakopanymi jednostkami. Tak, no najważniejsze to sprawić, żeby cała armia zaczęła walczyć w tym samym momencie i powinno być w miarę dobrze. A tutaj dwie CV na cztery CV, no to też takie... Co to jest? A może się to w TVT zdarza, jak są proxy? Nie wiem. Raczej nieczęsto się zdarza. Oj, tutaj znowu te dwa SCV powinny razem z marinami wbiegać. I ten SCV w ogóle nie walczy, nie wiedzieć czemu. O, no jednak SCV wygrały. To dziwne trochę. Przed nią jeszcze potem zmieniłeś kilka piosenek i leciała ostatnia. No to Howlin pewnie. Poczekaj, tylko tutaj wygram bądź przegram. Oj, źle. Oj, bardzo źle, nie użyłem transfuzji. Tak powiem wam, tak 3 na 10 bym to ocenił, bo powinien to trochę lepiej rozegrać. Jestem atakującą osobą, dobra. No to ciekawie to wyjdzie, coś czuję. A, jakoś poszło. A to dlatego, że miał Marines przed Sierżankami. I Sierżanki nie biły w Bejniki. Czekam z niecierpliwością. Dobra, co to mogło być? Jak to była ta ostatnia? All in for you. Powiedz mi, czy to była ta, a jak nie, to mamy problem. Oj, nie powinien się chyba raczej cofać. Oj, tam przegramy z tym Archonem? Archony? Nie, nie przegramy. Do której będzie stream, no aż się skończy. Nie wiem, to jest takie, wiecie, spontaniczne, zależy od jakichś tam małych zmiennych, typu czy będę wygrywać. Oj, nie użył Ravena w ogóle. Imba helbaty. Jeszcze ani razu chyba Protosa nie dostałem w tym mikro. A, ale mój przeciwnik ma. No ładnie poszło. Panie, daj jeszcze jedną blagi. Znaczy nie mogę puścić, bo nagrywam to już na YouTube'a. Tak, grałem. Wiele razy grałem normalne czy grabiego. No,
Aha. Chyba za szybko podniósł. Oj, jeszcze zaatakował złą. Jak się ta minigierka nazywa? Mikro Tournament, czyli turniej. Turniej mikro. By the number, this has been waiting. Ready. By the juice. So, who wants some? Nie wrócił żadnego Storma, koniec końców. Nie zdążył. Oho. Oj, no nie było takie to łatwe. Znaczy ja replayów swoich zazwyczaj nie daję, chociaż w sumie te laderowe chyba mogę wrzucić, jak ktoś chce bardzo. Oho. Nie no, już nie laguje, chyba jest stabilny. Za mocno skupiony jest Veki i raczej Immortale do Warpizma i zrzucić je na Siege tanki, tak jest zazwyczaj najprościej, a całą resztę armii trzeba zrobić taki wielki łuk i zaatakować. Bo jak no jesteśmy skupieni, to wiadomo, Siege tanki więcej robią obrażeniami obszarowymi, czy tam ten splash zwał jak zwał, jak stanął wrogu. A podobno ten, według zasad netwarsjańskich, to jak staniecie na przykład w drzwiach, to możecie walczyć nawet z 7 osobami, tak w prawdziwym życiu. Nigdy tego nie sprawdzałem, ale na Netwars takie mądrości piszą, więc... Albo w kącie jak się stanie, to wtedy też można z 7 osobami naraz walczyć. Jak stoi w rogu. No, mikro. No, widzę, że Vekarius zaliczył geografię. Good job. Chwila, ja nie... O, ja nie mam zasięgu. Kolosus musi w zelotu wbić. Jak zresztą widzicie. I jak on nie ma gilotów, to już jest... No, no nie ma szans, po prostu. No, nie mamy rozkładania. No, ładnie poszło. Tak trzeba zrobić, żeby no... te Immortale się nie dobrały do Siege-tanków za szybko przynajmniej. A jak już się dopiero, to trzeba podnosić. No to jest akurat dziwne, co robi Makon.
wysłał helbaty, żeby je stracić, albo nie ma go przy komputerze. Aha, no dobra, to znikł. No to mogę wygrać w ogóle? Aha, bo na creepie jesteśmy. No może i mogę. No dobra, może i nie mogę. Trochę chyba to źle poszło. Chyba go... Nie no, jest przy komputerze, bo tak on leciał tymi metaliskami. A może i nie ma, no. Nie wygląda jakby był, bo... No raczej nie. Aha, może i jest. Coś napisał. Mhm. O, tutaj będzie, powiem wam, masakra. Jest! A jest fajne mikro, mi się podoba. Tutaj minami będzie ścigał stalkery. Nie no, to raczej się mu nie uda. Tego za bardzo tak nie rozumiem, wam powiem szczerze. A powinienem, bo niby gram tym Protossem. Znaczy już widziałem, jak to ktoś tam wygrał właśnie tym całym Protossem, ale to za szybko chyba podnosi. Chociaż w sumie jak pod... Nie no, ej. Ale to musi być to, co ma energię, jak już... Co by nie było na... transfuzję. No ja też muszę bić jednego Voidray, a nie tak... jak teraz. Złożyliście. No, to też ciekawe. Dobra, trzeba będzie mi kierować z Pajnami chyba. A dzisiaj jest Dzień Ojca? Nie wiedziałem. Napiszę e-mail o 20:59. Znaczy 23:59. Że niby nie zapomniałem. Ale jeszcze sprawdzę w Google, czy to nie jakiś troll. Ale to chwilę, to ja jestem broniącą się przecież stroną chyba, nie? To za 10 sekund to wygram, jak on nie zaatakuje. 8, o tutaj jest ten licznik. 3, 2, 1... O co tu chodzi? No tak też można wygrywać. Jak to czemu? No, słabo wyszły mi te force fieldy. Nie, Immortale to jest jednak potęga. Muszę częściej chyba na Terran je robić. Już zaraz może być koniec. Gdyby ktoś się... O, nawet dobrze mi poszło. We agree.
nawet Immortal nie bije moich stalkerów. A ja wystarczy, że mu przecież zniszczę antypowietrzne. Jedną z kill będzie koniec. Tak jest, zaraz będzie ladder. Nie jesteś słodkim nerdem, ktoś mi napisał. No tak. Nie, nie, już nie gramy. Może na koniec coś będzie, ale trzeba ladder grać. Nie wygrał spoiler. No nie, no trochę ludzi gra jednak w tego StarCrafta jeszcze. Dana jest, Radosław. Ej, chwila, o co chodzi? Coś kliknąłem, czego nie chciałem. No, przycina, bo albo Twitch, albo masz trochę za słabe łącze. Są dwie możliwości. Ale, no raczej wina Twitcha, jeżeli się nigdy nie przycinało. A może będzie jakaś zmiana jakości też co jakiś czas, bo chyba póki co nie ma. No nie ma już. No może jakieś lole streamują. Na początek zerk 38. Poziom barkot oczywiście. Żeby nie było za łatwo. O Jezu, jestem niebieski. Jestem zielony. Dobra, i od czego by tu zacząć? No chyba nie od Canon Rusha. Ta, zaczniemy sobie od Gatewaya. Potem może jakiś Stargate. Od ilu jest zmiana jakości? To jest zupełnie przypadkowa rzecz. Raz jest 70, raz 60, raz 150. Nie wiadomo. Magia. Pewnie zależy od tego, czy jakieś inne streamy nie wymagają tej mocy obliczeniowej, czy tam przesyłowej, wszystko jedno. Już nie pisaliśmy, a nie pisaliśmy. Jak się tutaj czaił. Ale zaczął od spawning pula, jak widzicie. Znaczy nie widzicie, ale możecie się spodziewać. Tam ten spawning pool jest. Nie ma takiego stawiania. Ale blokuje, jak progamer normalnie. Oho, już się zrobił? O kurczę, szybko.
Przed królową chyba nawet jest za kolejkową. No dobra. To ja też zrobię Mothership Core przed Nexusem. Oj, nie trafiłem, straciłem kropkę. Oracle, bo nie widział Stargate'a. Więc raczej można to zagrać. O, co ciekawe, tutaj nic nawet nie ma. Oj! Nie! O, dobrze. Szybkość do lingów jest. Teraz musimy sprawdzić, czy on mnie będzie atakować. Jeżeli tak, to raczej trochę przytnę produkcję probek, bo inaczej nie przeżyję. Dobra, są też headery, więc on pewnie będzie mnie tutaj na tych dwóch bazach próbował. Złamać.
O, nie zacząłem zasięgu. No, trudno. No, zło się zbliża już do nas. Nie robi hajwa. Kurczę, silne te linki są. Co to Tefel jest? Czy kto to jest? Czy tak teraz hydromęczy? Sprawdzamy znowu, czy robi hajwa albo przejście w jakieś muty, bo muty są zawsze dla niego opcją, jak nie zrobił hajwa. No dobra, jego kompozycja już teraz powinna nie działać, czyli hydry, tak za dobrze przynajmniej, nie powinna działać. Więc idziemy go zaatakować i uwaga, chwila prawdy. O Jezu, muty. I base trade? Chyba tak to się nam tutaj potoczy. Zobaczymy tylko, czy to będzie dla mnie dobre. Pewnie nie będzie. Mamy blinka. Kurczę. Bez zasięgu to jest niełatwo. Ale mamy jakieś kanony. To czy one wystarczą? Aha, mamy też spory supply block.
dobra, jak teraz zniszczę całe wydobycie, to chyba damy ramy. Talisków nie dogoni, Lingów zresztą też. O, dobra, chyba jest GG. No, na pewno jest GG. Kurczę, zobaczyć tego Switcha i dobrze jakoś trzeba zareagować. Dlaczego nie mrugam? Bo może nam sporo przelecieć przed oczami, jak będę mrugał. 52 GM, 162, 111 jego statystyki, więc ktoś pewnie niezły całkiem. Tu, 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 tu. Tefel uczy się grać coś innego niż Rocze Hydra. Nie, nie wiadomo kto to był. Kto switchuje z Hydry w Muty. No sporo zergów takie robi przejścia. Nie jest takie złe. Kurczę, jakbym lepiej tymi Phoenixami pomikrował, no to przecież Muty by mi potem nic nie zrobiły. No, jakbym miał trochę lepsze mikro, to pewnie bym to wygrał. I też chyba powinienem od razu mu iść zniszczyć Spire. I spawning pula. Wtedy pewnie byłoby jeszcze trochę lepiej nawet. To nie takie proste, jak widzicie. Trzeba dokładnie wiedzieć, co trzeba zrobić i to zrobić bardzo szybko, bo ja też miałem całą armię w jednym miejscu, co wcale nie oznacza, że to było poprawne. Dobra, szukamy dalej. To są tego grającego jakieś dziwne buildy. Szybkie kariery. Ale całkiem dobra gra, tylko kurczę, będę musiał pewnie sobie trochę potem jeszcze, może nawet po streamie ten replay obejrzeć i pomyśleć, co tam mogłem jeszcze lepiej zrobić. Swego czasu pamiętam, że na muty jakoś specjalnie często nie przegrywałem. No chyba, że grałem na takiego już naprawdę dobrego zerga, jak jakiś Nercie albo ktoś taki. Bo on niedobrze gra. Headhunter, czyli łowca talentów. Protoss, on kiedyś, tak, to nie jest nowy zawodnik, to jest ktoś, kogo już tam kojarzę nawet. Headhunter to chyba też ten łowca głów, nie tylko jakiś tam talentów. You have not enough minerals.
Spytał mnie się, czy chce czasem ze mną pograć jakieś gry treningowe. W sumie zobaczymy, zawsze można pograć. Zawsze można też odmówić. No i sprawdzamy, czy nasz łowca czegoś nam tu nie ukrył. Nie, nie ma nic. Ten Cannon Rush, który tam chyba był na poprzednim streamie, czy w tym miejscu, mi się zdarzył chyba tylko raz. W ogóle ostatnio nikt chyba nie zagrywa specjalnie Cannon Rushy w PvP. Na zergów to tak jakoś częściej, a na protosów też. Nie bardzo, może mapy muszą się trochę zmienić i być bardziej przyjazne. Tak jest, jestem wolny. Chociaż inni by powiedzieli, że uzależniony od komputera, więc może niekoniecznie wolny. Też uzależniony? Nie, no nie powiedziałbym, że jestem uzależniony. Każdy alkoholik tak mówi. Bo tak jak każdy bogaty mówi, że pieniądze szczęścia nie dają. Dobra, chyba go tutaj nie ma. Nie ma. To chyba Schwarzenegger albo jakiś też inny powiedział, że czuje się tak samo szczęśliwy, mając 40 milionów dolarów, jak miał 30 milionów dolarów. Więc nic mu się nie zmieniło, także faktycznie pewnie pieniądze szczęścia nie dają. I co my tu mamy? A nic specjalnego. Jakieś Stargate'y. No mi się to nie bardzo podoba, ten szybki Stargate z jego strony, no ale ja odpowiem oczywiście. Dobra, w sumie chcieliście dzikich gier, to niech będą dzikie. Nie no, w sumie nie mogę go zaatakować, chyba że sam... Nie no, bez sensu, sam zalotu. Ale zrobimy coś dzikiego w tej grze. Zobaczymy, czy się uda, bo to kiedyś działało nawet. A teraz już nawet nie wiem, czy to działa, czy to nie działa. Aha, tego tutaj ustawimy gdzieś sobie, on nam nie będzie przeszkadzał. No musimy się obronić przed Oracle, chociaż według mnie na 90% to będą Feniksy. Ale i tak, czego on by nie zagrywał, to trzeba ustać linii minerałów, co by nie tracić, niczego. Są też tacy... W cudzysłowie kreatywni protosi, którzy by teraz robili Dark Templary. O właśnie, no i są Feniksy. Ja nie mogę tam podchodzić w żadnym wypadku, bo podniesie mi Stalkera i go stracę. Chyba jest Olin z jego strony, ale... Dobra, podejdźmy, sprawdźmy. Bo jak to jest all-in, to jednak nie będzie tutaj jakiegoś polotu i finezji w tym wszystkim. Ale z racji, że robi dalej Feniksy, no to jeszcze były dwa Stalkery, to raczej tego Twilight Council nie ma. No panie protosie, błędy. Chociaż, o! Kurczę, słaba reakcja, trochę za późno właśnie się przeteleportowałem.
Oj. O, nie trafiłem też tego, do którego do końca chciałem trafić. On tutaj poleci do mnie? Chyba nie poleci. Oj, jest tutaj. Kurczę. Ja chciałem tam ukryć to i owo. Dobra, może jak teraz tam pójdę, to uda się ukryć. Dzikie zagranie. Masakra. O nie, chyba nic z tego nie wyjdzie. Przesadziłem trochę do liczby Stargate'u, bo zazwyczaj to 3 są. Ale to też dlatego, że mi te proby zniszczył. Robisz Feniksa, ale coś z tych... Znaczy Immortale, coś z tego niewiele chyba wyniknie. No, znikaj. Dziękuję. Już robię rachomy. I will come.
Broni jak lew. No, one mają kupić naprawdę dużo czasu. Czasu. Czas się ich pozbyć. On teraz pewnie wychodzi do mnie. Albo i nie. No, nie zajmuje nawet trzeciej bazy. To może limit robić sobie. Dobra, jak nie zajmuje... Oho, dobra. Niedobrze. Nie będzie łatwo. No i gdzie on jest? Aha, dobra. Trochę zepsułem, że tutaj te Feniksy trasy. Ale robi tej armii. State thy bidding. We, I am the fool. I am the. Tutaj chyba teraz nie mam za bardzo wyjścia, muszę. Czy te immortale są strasznie silne? Where do our enemies live? Power. Anan Pokal!
Ciekawe. Co on teraz zajął sobie trzecią? A właśnie, przecież ja mam Blinka. A, on też ma Blinka. Ale Archon mu spadł. Ale on nie ekspo... A nie, za ekspowa, dobra. Czemu on niszczył Nexusa? Czy jak go biłem to co? Dobrze! Teraz Feniksy, Feniksy, szybko! No dobra, mikro mam nawet. Coś się zmieniło. Dobra, teraz tak, obserwatorzy. Plus 3 jest. Zniszczają proby. Zwłaszcza te, co gaz zbierają. GG! Nawet nie musiałem przywołać dodatkowych jednostek. Wow, fajny mecz. 3-3 zrobiłem. Znaczy fajny, bo wygrałem, nie? Ale już powoli zaczynam mikrować tam... Zaczyna się mikrować takie małe rzeczy, które no z pozoru są nieistotne, ale w PvP jak mamy praktycznie to samo, to są. Dobrze. Aha, o świetnie. Tak to zazwyczaj stawiam. Uff. Cześć, Zylcu. Jakie mikro do Feniksów. Ty, ale wyszły te Feniksy, ej. Znaczy wyszły, tak było nieźle nawet. Mimo, że trochę słabo je zachowywałem, to było całkiem okej. A chwila właśnie, czy ja go dobrze pamiętam, bo on chyba był w GM-ie. Tak, on był 5 razy w Grandmasterze, więc dobrze go pamiętam. Mieliście Special Tactics, chociaż powinienem 3 Stargate'y zrobić, bo i tak 4 cały czas nie działały. Indy, gdy znajdzie dziewczyna dostanę plus 20 do sprawności nadgarstka. Początek tak niby miałem zagranie, które go trochę skontrowało, czyli Bing Stalkery na Feniksy, no to tak powinno w miarę zadziałać, ale koniec końców i tak, jak widzieliście, sporo mi zrobił tymi Feniksami, bo kurczę, jest problem, bo nie wiem, gdzie on do końca do mnie przyleci, czy do maina, czy do naturala.
Igor taki pomysłowy. Słabego mam aima, no może tak. Chyba też powinienem... Jak on zrobił te... Nie no, kurczę, bo też szukałem momentu, kiedy mogłem swoimi Feniksami zniszczyć jego Feniksy, bo one cały czas mi tam coś biły, ale za bardzo nie było takiego momentu, no bo za pierwszym razem jak lecę, no to muszę do niego lecieć, bo on się zdąży w miarę już przygotować, porobić te jednostki. A jak teraz wleciałem, to on miał co dwa Stalkery, dwie Sentry, no i Overcharge i pięć Immortali, więc on się nastawiał, żeby skontrować mnie ciężko, ale jednak Feniksy kontrą na wszystko. Tak, dla mnie się bardzo liczy jedzenie. Też Zylco tutaj widzę, że sobie popisuje. No i ten mój przeciwnik też właśnie dobrze w miarę Archonami kontrował Feniksy, tylko że no Archony wiadomo ich nie dogonią, ale są ok. No niby do Feniksów trzeba mikro. Właśnie, jak wrócę do domu, to są... A nie! O jest. Widziałem drożdże w lodówce, czyli można pizzę zrobić, ale one były przeterminowane. Chyba na marzec nawet, to już tak dość konkretnie przeterminowane. Trzeba będzie kupić drożdże i zrobić sobie pizzę jakąś... rodzinną. Czemu nie obejdziesz częścią z drugiej strony? Jaką częścią z drugiej strony? A, bo ci chodziło, żeby okrążyć jak bronię swoją trzecią. Znaczy, ja czułem, że ja mam mniej od niego. Dlatego tak pasywnie stałem. No i on miał te immortale, więc tak... Wydaje mi się, że on miał trochę większe obrażenia i ja musiałem trochę czasu kupywać i... To nie jest takie proste do oszacowania. No mimo wszystko immortale są przepotężne, a ja miałem tylko jednego chyba. Też właśnie się zastanawiałem, czy by z tych wszystkich Stargate'ów nie zrobić Void Ray, ale Archony są okej na Archony. Boże, Archony są okej na Archony. Archony są okej na Void Ray'e, takie nie najgorsze i myślę, że on mógłby mnie w miarę skontrować, zwłaszcza, że też miał Blinka. Też myślałem o tych Voidach, ale... To prędzej jakbym miał pewnie jakieś kolosusy i mniej stalkerów, i mniej archonów. Przez żołądek do serca. To najkrótsza droga podobno. Tak Boczek mówił. Ile mam lat? Mam 20 lat, jest napisane tutaj. 20 years old. Już 12, już 20, boże. Ten czas leci. Dobra, jazda dalej. Fajne gry jakieś tutaj są nawet dzisiaj. Niby tylko dwie póki co. Czy tam trzy, czy ile tych gier było już dzisiaj? No trzy gry, ale fajne były nawet. Mikro też było pierwsze, dlatego tak. Takie gry można grać. Chyba faktycznie muszę trochę bardziej w nocy grać, bo wtedy lepsze są gry i jakoś też mi się lepiej chyba gra. Graj więcej w SC, bo od sportu mięśnie rosną. Na chlebie? Nigdy nie jadłem pizzy na chlebie. To chyba jakaś wersja studencka. Zrób własny team indie. No kiedyś może w przyszłości zrobię, ale żeby zrobić team, to trzeba już w ogóle mieć dobry pomysł, trzeba mieć pro house i tak dalej. To jest grubsza sprawa. To nie można tak po prostu zrobić. No chyba, że taki for fun, ale for fun to mi się... nie, no się... To niepotrzebny jest team for fun. Przynajmniej mi. Taki profesjonalny kiedyś może zrobię. Ale to będzie trzeba się ogarnąć jeszcze mocniej. Rozmawiać z tymi sponsorami jakimiś. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać za parę lat. DT z jednej bazy. Dobra, znalazło, jedziemy. Intensywny terran.
Strasznie ciężko, kurczę, to tak cały czas myślę o tej grze na Zerga, tej pierwszej. I strasznie ciężko mi już, kurczę, oszacować, czy ktoś dalej robi Roach Hydra, czy właśnie już przestał to robić i... Chyba muszę swoim obserwatorem stać przy jego kokonach, bo nie wiem, jak to inaczej sprawdzać, bo... Bo na przykład jakbym wiedział, że on zrobi przejście mutaliskitem, został tylko na dwóch kolosusach i bym szybciej zaatakował. Jakbym szybciej zaatakował, to możliwe, żebym już wygrał. Bardzo często tak Wings of Liberty się gry kończyły. Jak widziałem, że ktoś przechodzi w muty, to po prostu szybciej atakowałem i GG. A teraz ten... W zasadzie większość moich problemów póki co to wynika z tego, że mam zwiad nie taki dobry, jak też powinien. No ale jak już wiemy, w czym tkwi problem, to już połowa sukcesu. Widzę, że niektórzy wymiękają tutaj, konkretnie Mara, jak się pewnie stream niestety buforuje. O, jest przeciwnik. Oj! Tak to jest, jak się czyta czat. Powinienem mu to SCV tutaj atakować w jego naturalną. No na pewno zagramy Fast Expa. Nawet bez zloty, bo nie ma po co go robić za bardzo. Zrobię też taki lekki push na początku. Oj, robi się bunker. Szkoda. No ale może coś zrobię mimo wszystko tym wszystkim. Muła, muła, muła. Dobra, jakoś poszło. Jakbym chciał jeszcze więcej mu zrobić, to mogłem Timewarpa rzucić w tą linię minerałów, ale tutaj było tak mało tych SCV, że nie ma co. On też się teraz chyba boi Oracle Bay. Bo jego Marines tam biegli do maina. No, trochę to słabo wyliczyłem wszystko. Bo nie mam na obserwatorów i ulepszenia. No, będzie wychodzić. No to taki push typowy.
Ładnie mu to wyszło. Ale chyba to przegra. Głupio, że zrobiłem te stalkery teraz. Bo nie mogę kolosusa zrobić. Myślę, że to chyba wygram. To pewność siebie. Oho, dobra, może i nie wygram. O nie. Wybiegł z panie. W sumie jedyne, co go chyba tutaj mogło uratować z tego wszystkiego. O, jeszcze trzeci command center. Idealnie mu się to udało. Ach. No ale jakbym pierwszego nie stracił, to by pewnie było GG. Tak. W Korei też czasem robią takie właśnie, że mimo jakichś tam overcharge'ów, to i tak biegają dalej. No, zaczyna teraz mrugać żarówka. Witamy, witamy. Jak ktoś dopiero teraz przyszedł. O, znowu na intense gramy, to dobrze. Może znowu zagra ten sam początek. To spróbujemy jakoś lepiej sobie z tym poradzić. No, ustawiał się same probki, jak się automatycznie wysyłają do kryształów, ale jak je rozdzielę, to tam jest taki tak minimalnie lepiej, więc czemu by tego nie zrobić? Czemu by im trochę nie pomóc? Bo jak one same pojadą, to one jadą do jednego kryształka, a potem od tego jednego kryształka lecą po kolei do innych. A jak na początku im trochę pomogę, to tak żwawiej to wszystko przebiega i
No jest tam minimalny zysk. A wiesz, tu minimalny zysk, tam minimalne zyski. Się robi coś z tego potem. A i tak na początku nie ma nic lepszego do roboty niż właśnie poprawianie tych probek trochę. Bo one takie mądre jednak nie są. Już to chyba nawet nie powinny być. No niestety założyć za bardzo nie mogę, że otworzy w ten sam sposób, bo jakby zrobił Reapera, to by było nieciekawie. Także jednak Cybernetic Core mimo wszystko trzeba zrobić. A no wasz, jest Sea Reaper. Myślę, że na tych pozycjach kolososów raczej za bardzo zrobić nie mogę. Takich szybkich jak wtedy, więc odpuszczę. Cóż ten jego Reaper w ogóle tutaj nie wędruje. A, bo on pewnie nawet nie wie, gdzie jeszcze ja jestem. Dlatego. Trochę takich darmowych strzałów. O, jednak robi jakiś push lekki. Teraz muszę uciekać z Stalkerem, bo jak mnie Reaper tutaj przechwyci, to mogę go stracić. O, właśnie o nim mówimy. Ale bez specjalnych tutaj stresów robimy, oj, robimy dalej proby. Znowu biegnie mimo wszystko. Nie! Oj! No tak miało być. Znowu sporo mi nawet zrobił. Więcej niż powinien. Dobra, jest jeden, drugi, trzeci. On widać zawsze taki puszyk sobie lubi strzelić. Robi jakieś turety.
O! To mnie zaskoczył tutaj. Vespine gas. Not enough energy. You require more Vespine gas. You require more Vespine gas. No, obrona częstochowa trwa. Może się obronimy. Oho, jakby mi teraz tutaj zaatakował. To było coś, czuję, że nieciekawie. No dobra, wycofuję się. Ale mam mało tego wszystkiego. On tutaj jeszcze jedzie, tak? No właśnie. Jest problem. Ten początek mam słaby, strasznie widocznie. Zobaczmy co. No, on jest kimś raczej dobrym. 160 top M. Aż zadziwiająco dobrym, patrząc na to, że on jest z Mastera. Albo po prostu gra na innym koncie.
No dobra, może jeszcze raz go trafimy. Może lepiej pójdzie. A pewnie 3 gate trzeba by mach. No kurczę, ciężko powiedzieć. Trzeba po prostu dobrze zagrać. Filozofia. Tak jest, trochę pływałem dzisiaj. Nienawidzę low, chciałbym grać na extreme. Znaczy, dla mnie grafika nie ma jakiegoś dużego znaczenia w grze. Gra musi być po prostu dobra. Grafika jest tam gdzieś dalej. A na low lepiej gra. Działa płynnie i tak dalej. Teraz gram na europejskim serwerze. Kurczę, te gry z tym taranem też trzeba będzie sobie, tak się muszę na nie bardziej poprzyglądać, bo kurczę, tak nie może być, że mnie teran pokonuje już w 6 minucie jakimiś atakami takimi. Ale on dobrze mikroje, kurczę, naprawdę, tak jakby. Jakby wiedział, co robi. Ma tej energii. A, no to jest proxy. Stargate proxy. Ciekawe, kurczę, z której strony. Zazwyczaj to tutaj gdzieś tam mniej więcej chyba stawiają. Ale coś nie tym razem. No, czyli postawił mojej trzeciej. Bo dalej to nie ma sensu gdzieś tutaj, to nie ma chyba sensu tego stawiać. No dobra, tutaj to możesz sobie stawiać te orakle. On mi tutaj to postawił, gdzie on mi to postawił? As all are one. It shall be as you say. Albo tutaj może to masz w swoim naturalnym. Oj, lekki błąd. Tutaj. A tutaj to jest, ale robi Voida. O, poważnie? No nie, co ja zrobiłem? O nie. O. Dobrze.
Ale w dzikim miejscu to postawił. Teraz może przejdzie w te darki albo inne udziwnienie. No faktycznie, to jest jedno z ostatnich miejsc, jakie bym sprawdzał, jakbym szukał proxy u siebie. Nie no, robimy stalkery na pewno non-stop. Nawet jak zrobił to Dark Templar. Nie no, nie zrobił Dark Templar, jak zrobił teraz Voida, to nie miałby gazu. No dobra, jest chyba okej. Walczymy teraz czym prędzej. Ja tego nie powinienem przegrać. Tylko z Mothership Core'a straciłem i dlatego przegrałem. Ale następnym razem tego błędu nie będzie. Na pewno teraz lepiej go zrobić niż na turnieju. 430, 379 jego statystyki. A nietypowy all-in, naprawdę mało osób to gra. To jest chyba tylko by dobrze zadziałało na kogoś, kto w ogóle zwiadu nie robi. Na proxy to by przegrał, chociaż on pewnie sprawdzał, czy nie ma wokół jego bazy proxy. Ha. No ale większość takich właśnie proxy się opiera na tym, że jakiś błąd zrobię. Tak, mam StarCrafta na dysku SSD. Trochę szybciej się ładuje. No, nawet znacznie szybciej bym powiedział. Każdego stać na dysk SSD. Pójdziesz do jakiejś byle jakiej pracy. Można zarobić. Jakiś będzie turniej SC, Pulon. A, właśnie, bo jakiś turniej ma być taki polski. Chyba Z, czy tam ktoś tam organizuje. No, dzisiaj nie idzie za dobrze. Znaczy, to nie najgorsze gry były. Ale ten teren mnie tutaj zmierzył. Intens. W sumie to powinienem wygrać 3 gry. Znaczy jedną wygrałem, tak. Dwie gry przegrałem, które powinienem wygrać. No trudno. Sportowy dresik to już na poważnie. Nie, po prostu zimno mi było do tego, coś założyłem na siebie. Jedni zakładają bluzy, inni szlafroki, co kto ma pod ręką. Poręczniki. No długo szuka coś. No jakiegoś terrana bym chętnie znowu wziął. Nawet tego intens, bo jak mnie tak zmiażdży kilka razy, to się wreszcie nauczę grać tak porządnie. Bo z większością terran aktualnie to gram tak, że tu nie ma jakiegoś niesamowitego konkretnego planu.
Tylko po prostu jedziemy trochę spontanicznie. Znaczy jest build order i tak dalej, ale to nie jest tak wszystkie dopięte na ostatni guzik, zwłaszcza jeżeli chodzi o wczesną presję Terran. Także to jest do poprawy. Advance. Zerk. Dobra, lepiej niż... No tak, no na pewno lepiej niż PvP. Go, go. Tylko, że ta mapa ze złotem, to pewnie muszę zacząć od Forge'a. O, albo jeżeli jesteśmy przy właśnie tych dzikich zagrywkach, to może jednak nie zrobię Forge'a, tylko inaczej. Spróbujemy szybkie złoto zająć, zobaczymy jak to działa, bo chyba jeszcze tego nigdy nie próbowałem specjalnie zagrywać. Gateway, gateway. Chyba po gateway powinienem jednak zwiat zrobić, bo pamiętam, że jak Wormo to zagrywał, to chyba po gatewayu to zrobił, żeby sprawdzić, czy on złota nie zajął też szybko przy okazji, albo jak otworzył. Trochę zastanawiam, czy... Oj... Czy zrobić tutaj na jednym asymilatorze, czy na dwóch? Nie, no raczej na dwóch trzeba. O, zrobię hatchery... Tak, wygląda to na hatchery chyba first. Tak jest. Tego zalota anuluję. Którego rozpocząłem w gatewayu, żeby szybciej była złota bala postawiona. Tym bardziej go nie muszę robić, no bo on zaczął od hatchery, więc po co? Bo nawet... Albo użyję tego chronobusa, już niech będzie. O, i warpit, żeby nie zapomnieć. Jakiegoś stalkera też zrobimy. Chociaż kurczę, nie zrobimy. Robot. Chyba już. No jest fajnie. No, tak powiedzmy. Kończy się już. I teraz jest tak, że... Robimy immortale, dużo gateway i atakujemy. Zobaczymy, czy wypali. On chyba nawet nie wie, że ja zajmę tą złotą bazę. Nie wygląda na takiego, co by to wiedział. We agree.
właśnie, bo zupełnie jestem świadomy tego, na serio. Załóżmy, że tak, ale to nie jest zbyt mądre. Dobra, niech będzie. Więc jednak wiedział. A zobaczymy, czy i tak się tutaj nie przedrzemy. Będzie ciężko, na serio ma tego sporo. Może trzeciej bazy nawet nie zrobię, tylko cały czas zrobił wojsko. Nie, ładnie mu to wyszło. Oła. No nie, muszę to dopracować, to zagranie i zobaczyć, jakie tam Olmu zrobił. Bo nie było aż takie silne. Przynajmniej nie wydawało się takie silne, jak powinno. Późno jakoś. Może faktycznie było trochę to późno. Nocti Terran. Stormdropa? No może zrobię Stormdropa. Powinna być do tego okazja. Już otworzę chyba w taki inny sposób niż zazwyczaj otwieram na Terran.
i to będą właśnie też High Templary przy okazji. Ej, chwila. A, no, proxy. Przynajmniej tak to wygląda póki co. Szkoda, mam tylko jednego pylona przy gatewayach. A to mu sprzyja. Nie będę robić probek, bo jeszcze przegramy, to będzie niefajnie. Kurczę, nie da się z te fałki trafić. Taki all-in. No nie dam się tego zbudować. Zawrócił się MCV. Ładnie. Nie, przegrałem od Bunker Rusha. Ten pierwszy bunkier trzeba było powstrzymać, bo coś za spokojnie było. Ciężko. A właśnie, szybko sprawdzę, gdzie on je zbudował. Pewnie tutaj w tym naturalu, tak blisko. Map view. A no tak, w naturalu. Nocti, zapamiętajmy ten nick. Też szybciej powinien mieścić tego SCV niż naprawiający bunkier. Tak, i ten pierwszy bunkier też powinienem jakoś, kurczę,
Zaatakować tu SCV budującą, się zastanawiam jak to zrobić, jak ona była właśnie na północy. Może powinienem ekran odkręcić, żeby ją trafić, bo to nie jest takie proste. Żeby nie doprowadzić, żeby on się tam zbudował. Dobra, mamy znowu terka. Przyjmie dzisiaj teranie, to jak leci niszczowica. Także dla odmiany sprawdzę, czy nie ma proxy. Że Terran to inny. Dobra, Reaper. Ale do mnie też SCV wysłał, ją na minimapie widziałem, więc może mnie też zablokować i BM, więc zwrotę trzeba robić. Zwłaszcza jak za chwilę SCV nie zobaczę, to tym bardziej ten zwrot musi się tworzyć. No, dokładnie. No żyjemy. Póki co żyjemy. Pewnie właśnie oni mnie tak wcześniej mogą zaatakować ci wszyscy terranie, bo trochę jednak ryzykuję, jak chronobustuje bardziej problem, a nie ten cały warpgate i wtedy mogło do mnie przyjść tak bez większych problemów.
No, chyba, no nie wiadomo, czy zobaczył, czy mam kolosusy. Kurczę, może za chwilę mocno dojść zaatakować, skoro dopiero teraz robi Factory albo, nie wiem, zrobił szybko trzecią bazę albo coś. No, 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 dawaj, dawaj, obserwerek! Nie. Nope. No nie dobrze, że mi go zniszczył. No, ma tego sporo, tutaj ja takie puszę też robię terranem często. Kurczę, przesadziłem z tym śmiałym wyjściem. Jeszcze zasięgu nawet nie mam. No nie, to było głupie. Takie małe błędy. Takie kosztowne. Takie samo AP mieliśmy. Dzisiaj chyba na rekord lecę. Raz, dwa, trzy, cztery. No, sześć już. Pod rząd. Dobra, jedziemy. Azkabanu. Korwin. Dobra, jak wygram, to skończę stream, żeby przynajmniej drugą grę wygrać na całym streamie. Tak, że każda przegrana 10 pompek, no na pewno bym chyba tutaj skonał dzisiaj. By było łącznie 70 chyba, czy ileś. Not enough minerals.
On chyba jest górnym lewym. Bo jego zwiat tutaj dojechał, no a po krzyżu chyba nikt nie skautuje za często. Tam na krzyż, po krzyżu. Jeszcze zależy, kiedy go tam wysłał. No ale jest. To samo zrobiliśmy. No dobra, jedziemy tego Stargate'a. Myślę, że Feniksy to będą. Co zrobię, Phoenix? Ciekawostka. To jest prawdziwy Phoenix? To musi być prawdziwy Phoenix. Ktoś mnie wyminął. Dobra. No jak tego nie wygram, to się zdziwię. Ja Moon Nexus, jak Moon Nexusa biłem, to nie jest dobrze.
podczas tego ataku na tym zwróciłem uwagi. Dobra, wygraliśmy. Boże. No nie, słabo coś dzisiaj poszło. Nowa prawica gaming, no nie mogę. Korwin. Dobra, wygraliśmy z Korwinem o dziwo. I wygraliśmy wreszcie jedną grę. No dobra, wczoraj było dobrze, dzisiaj trochę jest gorzej. Tak widocznie musi być. GG. Do następnego razu. Tak, byłem zaangażowany w tej grze. W sposób normalnie niepomierny. Taki byłem zaangażowany. Dobra, do zobaczenia, do następnego razu. Follow Indie StarCraft, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook. Możecie mnie tam śledzić. Na dole strony macie powiadomienia e-mail na indiestarcraft.com i na dole strony też możecie przesyłać surowce przez PayPala. Cześć, do zobaczenia. Bye, bye.